Dzień dobry. Dzień dobry. Pytamy dzisiaj o plany na Boże Narodzenie. Wiedzą Państwo, jak będą spędzać? Rodzinnie. No, rodzinnie, oczywiście. Z dziećmi w domu? Tak, tak, przyjeżdżają. Z wnuczkiem. Państwa jakieś są szczególne potrawy, które najbardziej lubicie? Tradycyjne. Czyli co, karpik? No tak, śledziki, karpik, ciasto. Przeważają ryby. Ryby, 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 jeszcze raz ryby. Tak, nie jesteśmy małżeństwem. Także tak. No ale ogólnie, no chyba to wszystko tradycyjnie. To jeszcze o ulubioną kolędę zapytam. No ja wszystkie lubię, ale może w żłobie leży. A ja cicha noc. Do czego życzyć na te święta? No, zdrowia, zdrowia. Tylko, przede wszystkim, tak, żeby zdrowia i żeby był spokój. W takim wieku, że wie Pan, tylko zdrówko nam potrzebne. No. Spokoju i zdrowia życzę. Tak, dziękuję serdecznie. Dziękuję. Pytamy o plany na święta, na Boże Narodzenie. Jak Pani będzie spędzać te święta? Nie wiem jeszcze. Normalnie. Z rodziną? No raczej tak. Ulubiona potrawa świąteczna, wigilijna? No jak dla mnie, no to... No ja to wszystkie lubię, potrawy. A u Pani w domu? Tak najbardziej? No to tak jak zwykle chyba. Puszka, czy tam pierożki z barszczy. Barszczyk czerwony? Czerwony, no raczej może ja to bardziej uwielbiam grzybowy. Zakupy i w domu. Z rodziną? No, raczej tak. A przygotowania już trwają do świąt? No, raczej tak, no kupuje się tam. No nie za bogate te... Dużo trzeba wydać. No trzeba dużo wydać. A ulubiona potrawa świąteczna, wigilijna? No to ryba. Jak... Karp gości na stole? No karp. Kolędy też są? Co? Jest jakaś ulubiona Pana kolęda? No ja tam no to zawsze jakąś mam, którąś ulubioną, nie? Czego życzyć na święta Panu, mieszkańcom? No wszystkiego chyba najlepszego, nie? Pytamy właśnie dzisiaj o plany na święta. Widzę, że choinka, rodzinne święta będą. Tak, dzieci przyjeżdżają. To już przygotowania trwają? Nie, jeszcze nie. Dopiero choinka. Nie przyszłam po choinkę, już kupiłam burz. Ciężka, ciężka. Puszka? Może pomożemy. Nie, dziękuję. A ulubiona potrawa Pani, wigilijna? Na Wigilię to łóżka z czerwonym barszczem, barszczykiem. No i oczywiście ryby. Czego życzyć na święta Pani? Zdrowia! Przede wszystkim zdrówka. Ja również zdrowia życzę. A jak Pan będzie spędzał Boże Narodzenie? W gronie rodzinnym. Zawsze tak? Zawsze tradycyjnie? No, tradycja to jest tradycja. A ulubiona potrawa? Wigilijna? Karpik. Ulubiona. Karpik? Karpi, pierożki z grzybkami. Z całej strony. Kolędy goszczą u Państwa są, w domu? Są. Jakaś jedna ulubiona? No wszystkie, polskie wszystkie są piękne. Jeszcze syn gra na akordonie, a przegra też wspaniale. Święta grywa? No bo przyjeżdża na święta do rodziców. Taki miły czas spotkań rodzinnych. Bardzo miły. Czego życzyć Panu? Przede wszystkim zdrówka, wie Pan, no bo tego się nie da kupić za żadne pieniądze. Zdrowia życzę. Dziękuję. Panom tak samo. Wszystkiego dobrego. No bardzo rodzinnie, na pewno. W domu, tak. Z rodziną. Ulubiona potrawa wigilijna? No barszczyk czerwony z łóżkami jak najbardziej. Kolędy goszczą u Państwa w domu? Goszczą. Jaka jest tam? No myślę, że cicha noc to taka kolęda. Znana na cały świat i u nas w domu też bardzo często śpiewana. To czego życzyć na te święta? Przede wszystkim zdrowia, bo to najważniejsze, a wszystko inne przyjdzie samo. Życzę, dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Zawsze co roku tradycyjnie spędzamy Wigilię razem wszyscy. To ulubiona potrawa wigilijna? O, pierogi. Pierogi lepione z babcią wspólnie zawsze są najlepsze. I ulubiona kolęda? Nie mam. Nie ma kolęd. Nie mam, nie śpiewam, nie umiem śpiewać. Totalnie tak, że nie śpiewam kolęd. Czego życzyć na te święta? Zdrowia, wszystkiego najlepszego i spełnienia marzeń. Czego życzyć. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jadę do rodziców za granicę. Czyli rodzinnie, ale za granicą. Dokładnie, dokładnie. Pytamy o ulubioną potrawę świąteczną. Ryba grecka. Ryba po grecku. Ulubiona kolęda. Kolęda. Nie ma. Jeżeli jest. Nie ma. Nie ma. Nie goszczą kolędy? Państwo w domu? Nie. To czego życzyć na te święta? Zdrowia. Przede wszystkim zdrowia, ciepła, no i dużo miłości. Tego życzę. Dziękuję. Wesołych świąt.